Witamy Państwa serdecznie. Jesteśmy gośćmi. Mówię o Polskiej Akademii Zdrowia, u pani doktor Jadwigi Kępisty we Wrocławiu. Pani doktor nas gości. To jest trzecia część naszego spotkania. Witam pani doktor. Rozmawialiśmy do tej pory na temat dziecka, które poszło do przedszkola, a więc jakie tam są zagrożenia i co rodzice powinni robić, aby to dziecko ustrzec przed wieloma problemami, przed tymi infekcjami, które często dziecko łapie. Czy zechciałaby pani jeszcze na ten temat? Jeszcze może właśnie o przedszkolu. Wiem, że były takie przedszkola w Warszawie. Ja osobiście zrobiłam takie przedszkola w Opolu i w Brzegu, gdzie rozmawialiśmy z sanepidem, ze szkołą i zmieniliśmy jadłospis w przedszkolu. Już nie ma tego słodkiego mleka, są kefiry, bakterie, razem są przynajmniej dwa razy w tygodniu z kasza jaglana na śniadanie, są wprowadzone kasze, są wprowadzone dni tygodnia, że są na przykład dwa razy w tygodniu dobre mięsko, bez hormonów wzrostu, prawda? Jest dwa dni rybne, świeże rybki, nie jakieś tam, bo już teraz są dostępne dwa razy w tygodniu, to jest wtorek i środa, bo wtedy dowożą nam z nadmorza świeże ryby. No i jest te dwa dni sojowe, względnie inne, fasolowe czy strączkowe jedzenia. Czyli białko tak pochodzenia dużo. Roślinnego. Tak, roślinnego. I jeszcze co takie bardzo ważne jest, że nawiązaliśmy ten kontakt i to jest możliwe. Dlatego uważam, że tutaj dużą rolę odgrywa komitet rodzicielski, zrobienie zdjęcia w poniedziałek, co jest zaplanowane na cały dzień. Jajka, przetwarzanie jajek, mogą być kursy zrobione, prawda, dla tych nowoczesne kursy, nie te dietetyczne, które nam proponują obecni dietetycy, prawda, ale już wiadomo, że jest duża świadomość społeczeństwa i że już teraz, jeżeli ktoś słyszy, że jest margarynę, to mi nawet moi fani zrobili taką koszulkę, tam jest taka biała. Jurku, wiesz? Poprosimy Ciebie o koszulkę. Tak, o koszulkę wisi na tym foteliku, które, że na zjeździe ostatnim w sobotce, w telewizji niezależnej, przywieźli mi taką koszulkę i sami się ubrali, byłam zachwycona. A ta koszulka wygląda tak. Jurku, tu do kamery pokażemy. To jest koszulka, którą fani sprezentowali pani doktor. No właśnie, tak. Pani doktor. Ale jest taka ustawa, w Polsce jest taka ustawa, była przynajmniej, że dzieciom oraz w szpitalach nie podaje się margaryny. Także była. Dobrze. Natomiast są tanie oleje, bo jeżeli na oleju rzepakowym się smaży, to też wytwarzają się tłuszcze trans, niestety, ale to prawda. A w przedszkolach, w żłobkach często się smaży na najtańszych olejach. No, dokładnie. I to trzeba zwrócić uwagę. I tu komitety rodzicielskie, o dziwo, tak jak powiedziałam, ja nie miałam kłopotu i w Warszawie podobno też wywalczyli istinne odżywianie w żłobkach. Bardzo dobrze się składa, dlatego że w ogóle poznaliśmy Panią, że mamy przyjemność z Panią pracować. Jeszcze jest jedna taka może rzecz, co ja chcę, przepraszam, bo teraz pamiętam, żeby to przypomnieć, prawda, że całą zimę dzieci mają otrzymywać tran. My jesteśmy w takiej szerokości geograficznej. Chodzi o omega-3. Tak. Nie. No, omega-3, a tran to jest zupełnie co innego. Omega-3 możemy otrzymać jeszcze w innych tłuszczach. Natomiast tran niestety jest z ryb albo ze skorpiaków, ale tran dla dzieci to są krople, które są bardzo dobre. Te, które dawaliśmy, jakby miało 2-3 miesiączki i matki wiedzą, że w pierwszym roku życia trzeba podawać witaminę D w kropelkach, ale potem nikt nie mówi. Te matki chcą, to są wspaniałe mamy. Mamy niesamowite mamy w Polsce, ale nikt im nie powiedział, że wszyscy ludzie, więc jak większe, 14, 15, 16 lat, a potem my też, wyciągi rekina, czy w takim, czy innej formie, mamy jeść witaminę D, nie mają nic wspólnego z tłuszczami omega. To są zupełnie inne tłuszcze, bo to są tłuszcze pochodzenia tam, gdzie jest witamina D. Nie chodzi nam o tłuszcze omega. Okay. Czyli omega też jest bardzo ważne. Bo to są inne tłuszcze, tak, to są ważne, bo są nienasycone i nasycone, tak, prawda? Więc tłuszcze nasycone działają podobnie jak tłuszcze trans.
tłuszcze omega są nienasycone. Czy ja jestem za tym spożywaniem tłuszczu łyżkami? Nie. Szanowni Państwo, jeżeli się dobrze odżywiamy, tak jak powiedziałam, że są ryby, że są mięsa, że są fasolowe rzeczy, sojowe rzeczy, na przykład kotleciki sojowe pół na pół z kaszą jaglaną powinny pojawić się w przedszkolach jako jedzenie tam dwa razy w tygodniu, prawda? U nas w Polsce było bardzo dużo, używaliśmy podobnych do soi, to się nazywa w tej chwili soczewica. Soczewica była codziennością w Polsce. W Polsce w ogóle. Dobre źródło białka. Tak. Bardzo dobre i energii, i szczególnie i budulcowe. I to zniknęło, nie wiem dlaczego, ale uważam, że wróci, tak jak wróciła dynia. Pani doktor, ja wcześniej mówiłem o tym właśnie, że bardzo dobrze, że się poznaliśmy, ponieważ Polska Akademia Zdrowia chce zrobić cykl takich szkoleń w przedszkolach i to jest bardzo ważne. I tu widzę dużą rolę właśnie pani, bo pani już robiła coś takiego. Tak, ja robiłam to w Opolu, w Brzegu. Chciałam zrobić w Kobierzycach, ale nie zdążyłam, nie wyszło mi to. I powiem, że Kobierzyce dają dużo na szkoły, na przykład wprowadzają obiadki do szkół, prawda? Tam, gdzie są, chociaż akurat Kobierzyce nie są biedną gminą, ale zawsze znajdą się dzieci niedożywione, więc to jest wskazane. Tylko, szanowni Państwo, niech te obiady, niech to jedzenie będzie jednak sprawdzane przez pediatrę czy przez kogoś, kto się na tym zna. Natomiast bardzo proszę, bardzo bym chciała, czy był socjalizm dobry? Ja akurat nie lubiłam tego ustroju, nie miałam radości w nim, ani moja rodzina. Natomiast jedna rzecz mi się szalenie podobała, ta łyżka w moim torniszcze. Musiałam nosić łyżeczkę, ją podstawiałam, dostawałam tran. W szkołach był przymusowy tran. Jeżeli byśmy tran sprowadzili, byłby tani. I co by się stało, jakby gmina czy pan premier dał pieniądze na tran dla dzieci w szkole. Pani doktor, jeżeli mówimy o tranie, i to o to będziemy walczyć. Ja absolutnie zwolennikiem tranu. Tu jednak trzeba wyjaśnić Państwu, że tran z dużych ryb, czyli z rekina, nie jest dobry. Z rekina jest dobry dla dorosłych. To znaczy, ale wiemy, że rekiny to są ryby, które żyją bardzo długo i mają metale ciężkie, a więc nie zawsze i nie wszystkie, rybek, bo to z małych, z dorsza jest bardzo dobry. Może tran. Tak, ale zaraz Państwu wyjaśnię. Z dorsza jest bardzo mało tranu i jest za mało dla dorosłych. Musiałbym butelkę wypić dziennie. Z dorsza jest dobry tran dla małych dzieci. Lepsza jest witamina D wydzielona w kropelkach nawet do 8-10 roku. To już nawet nie jest witamina, życia. Tylko hormon, bo tak naprawdę witamina Także, D3 jest. Także, szanowni Państwo, jeżeli chodzi z małych ryb, duże ryby, nie wszystkie. Duże ryby, rekiny na przykład, w okresie topnienia lodów, czyli w okresie lipiec, sierpień są gorsze. Natomiast są wspaniałe te ryby w styczniu, lutym, marcu. Nie mamy zależy szansy też wiedzieć, z jakich ryb. Jakiego okresu. Na przykład u nas w Bałtyku dorsze, zarówno i wszystkie inne, są wspaniałe, nasycone wielką ilością jodu, co też tak jest bardzo ważne. Tak. A jeżeli my mówimy, że nie jedzmy tak dużo tego dorsza z Bałtyku, to nie jest dlatego, że on jest zły, tylko dlatego, że chcemy go bronić. No żeby właśnie. Nie zabrakło. Ale nam chodzi o co to już jest ekologia. Pani doktor, a co pani sądzi o tych kurczakach kupowanych? No więc właśnie tutaj ten drób jest przerażający. Tak jak ja napisałam w książce, żeby zjeść kurczaka zdrowego, to Polak musi jechać do Egiptu. W Egipcie, biednym kraju, są normalne kurczaki. Nie ma już drugiego kraju na świecie, żeby podawano hormony wzrostu do kurczaków. Hormon wzrostu dla dziecka to jest ciężka choroba, nawet śmierć. Ta olbrzymia ilość nowotworów u dzieci, które jest w Polsce, na pewno, gdybyśmy zbadali, dużą sprawą nie tylko u dzieci, ale i u dorosłych są hormony wzrostu w mięśnie w kurczakach. Dlaczego? Przypuśćmy, ja mam, dwie komórki w tarczycy, dwa guzki, kilka komórek tak zwanych zimnych, które mogą dawać nowotwór. I ja mam rzeczywiście już od 20 lat. One nic nie dają zaburzeń hormonalnych, ale ja nie jem tylko. Jeżeli masz dwie komórki nowotworowe, jesz hormony wzrostu, to one ci wybujają. Ponadto wzrosty często u dzieci nieprawidłowe. Wyrośnięte dziecko, źle zbudowane. Kości, zatem to wszystko idzie. Zaburzenia hormonalne, pamiętajcie.
z hormonami to jest tak, jak z ławkami w szkole. Ja to piszę o tych hormonach, że na przykład masz za mało hormonów jednych, na to miejsce wchodzą inne hormony. Jeżeli dostałeś dużo hormonów wzrostu, to nie ma miejsca na hormony tarczycy. Dlatego mamy tak dużo, kto wie, czy zaburzenia hormonów tarczycowych nie wiążą się z tym, że dostałeś za dużo innych hormonów, bo w organizmie jest wyrównanie. Organizm póki może, to się broni. I to samo jest z pierwiastkami. Pierwiastek ciężki wchodzi w miejsce pierwiastka prawidłowego, to trzeba, nie trzeba dawać w jedzeniu, trzeba o tym wiedzieć, prawda? Mieliśmy Czernobyl, musimy uważać, że w ziemniakach na przykład jest dużo kadmu. Ograniczmy jedzenie ziemniaków, bo jest kadmu. Pani doktor, no, kadmu mówimy teraz o mięsie, a więc kurczak, ten kupiony kurczak w markecie zdecydowanie nie. Kurczak powinno być najwyższy czas wycofany, hormony wzrostu w pokarmie. Po drugie, to co powiedział Leper. Ja bardzo lubiłam Lepera, bo on zawsze mówił prawdę. Jakim językiem, nieważne. Prawie zawsze. W większości. Okay. Jeżeli chodzi o jedzenie, mu się udało. On powiedział, szanowni państwo, jak może rolnik dobrze żyć, jak jemu? On hoduje tylko do 80 deka kurczaka. Potem przemysł go bierze i z 80 robi kilo 60. To się prawda? A jak to robi? Ja dopiero się dowiedziałam dzięki moim, jak to układom, że wszędzie wlezę. Co się robi? Ja sobie myślę, jak oni z tego 80 deko robią kilo 60? No jak? Jako oni robią wielki wysiłek. Robią takie jak do lukówki i robią takie, po prostu idzie kurczak i go nakuwają. Mm-hmm. Szprycowanie tak zwane. Dziurki robią. Dziurki. Nie, dziurki. I wrzuca się do wody, on spada do wody i tam nabiera tej wody, pęcznieje. I teraz no, my robimy dwukrotnie, to są chemikalia, które trzymają tą wodę. Teraz robimy na tym rosołek, te albo dusimy, te chemikalia wychodzą do tego rosołku, do tej zupki, ty to zjadasz, pęczniejesz, nigdy nie schudniesz, bo jesz cały czas. Potem pani doktor, się tak dobrze odżywiam, tylko kawałek kurczaczka. No i co? No mamy kurczaczka. Jeżeli mięsa, to jakie pani doktor? Ja preferuję, żeby wróciły do Polski jagnięcina. To mięso mojego dzieciństwa, to jedno z najlepszych mięs świata, stwierdzono, że nawet podobno ma właściwości przeciwnowotworowe i prawdopodobnie ma, bo wszystko na to wskazuje. Ja po jagnięcinie czuję się wspaniale, ale nie ma. Dlaczego? Bo Europa zażądała, żeby były specjalne ubojnie. A więc, ale ubojnie dla kurczaków są. Dlaczego nie ma dla jagnięciny? Mnóstwo ludzi, górali, mnóstwo biznesmenów, którzy mieli hodowlę owiec, znikło, bo zrobili hodowlę kurczaków, zarzucili za pół darmo. Szanowni państwo, jagnięcina jest jednym z najlepszych. Co jeszcze? Jakie mięsko oprócz jagnięcina? Drugie mięsko, takie, no to ta gęsina nasza, gęsina, prawda? Ta gęś, która nie ma cholesterolu, która jest bardzo zdrowym mięsem, wcale nie jest tłustym, że tłuszcz możemy używać też do smażenia, jest o wiele lepszy niż czyli one są, mięso tłuszcze. Gęsie jest, że tak powiem, bardzo zdrowe. Lepsze tak, od kurczaka. Kaczki też są bardzo zdrowe. W ogóle wszystkie, które fruwają, są mięsa mocno energetyczne, bo żeby mieć siłę fruwać, to mięso jest bardzo wysycone energią. A indyk, pani doktor? I oczywiście, ale nie ten z hodowli, z tym hormonem wzrostu. Również królik. Ja akurat nie lubię królika, ja ale bardzo są. Lubię. No proszę, smaki są podzielone. Królika. Lubisz jabłka? Bardzo. A ja nie. Owszem, ja bym zjadła jabłko mojego dzieciństwa, na przykład kosztel. O, pamiętam. No niesamowite kosztel. Jabłuszka, albo takie białe, co są pierwsze na wiosnę, papierówki. Ale papierówka była taka i się łamało. A nie malutka, kosztela. Zielona mocno. Ale, no i mocno zielona? Mocno zielona to były kosztele. Nie, zniknęły. Zniknęło również dużo śliwek, które były regionalne. Na przykład tutaj były na Śląsku dużo śliwek. No i zginęło. Jedna rzecz, której mi bardzo żal, bo to był owoc mojego dzieciństwa, taki był półdziki, na Mazowszu było go pełno, nawet oddzielał granice różnych gospodarstw, to była ulęgałka, to była dzika gruszka. I co się okazuje? Ona ma wartości odżywcze, które bardzo ułatwiają trawienie. Tam są goryczki, a goryczki wspomagają wydzielanie wątrobowe. O goryczkach mamy pamiętać, one muszą być w naszym jedzeniu, nie bójcie się gruszek.
Wróżki są bardzo zdrowe, mają świetny cukier. Możemy je używać w kompotach, żeby go osłodzić. O kompotach tak może później. Pani doktor, a wieprzowina, co pani sądzi o wieprzowinie? Niestety wieprzowina jest bardzo złym tłuszczem. Już Żydzi 5000 lat temu w swojej religii napisali: nie jedźcie wieprzowiny. Myśmy potem myśleli, że oni napisali dlatego, że tam było gorąco, że ta wieprzowina się rozkłada, a nieprawda. Byłam w tych krajach i widziałam, na przykład w Egipcie wisi pół wieprzowiny i w ogóle nie śmierdzi, bo to wielkie ogrzewanie daje od razu, pach, białko ścina i nie śmierdzi, muchy nie lecą. Tak, dlatego nie było to powodem. Oni już wtedy widzieli, że działa źle na organizm ludzki. Dlatego Żydzi nie mają otyłości, nie mają wylewów krwi do mózgu, nie mają zawałów, chyba że przyszli na naszą wiarę. Wtedy jedzą wieprzowinę. A pierwsze o wieprzowinie, to powiedział mi, muszę to wymienić, pan profesor doktor habilitowany, świetny nasz kardiolog wrocławski, Wrabec. Wrócił z jakiegoś międzynarodowego posiedzenia i powiedział mi, co widział w podczerwieni, jak się przedostają leukocyty. Otóż leukocyty z wieprzowiny są idealnie takie same wizualnie, jak nasze leukocyty, a nie spełniają funkcji obronnej. I teraz co się dzieje w organizmie? Wchodzą leukocyty wieprzowe w nasze naczynia krwionośne, wyrzucają leukocyty nasze, wchodzą na ich miejsce, udają nasze leukocyty, a nie spełniają funkcji i tworzą te wielkie zatory. I dlatego zazdroszczę w ogóle Żydom ich diety. Ja im po prostu zazdroszczę, że jedzą tak, nie łączą mleka z mięsem. Żyd ma oddzielną lodówkę na mleko, oddzielną lodówkę na mięso, bardzo mądre, bo bakterie, które żerują na mięsie, są inne niż na mleku czy na serach, ale te, co na serach są dobre, na mięsie są chorobotwórcze i oddzielnie. Jad na przykład nie robi się i z mięsa na serze chętnie wytwarzają się chorobotwórcze. Teraz ja idę do sklepów i patrzę, szczególnie do prywatnych, tu obok mnie jest mięso, a na mięsie bezpośrednio jest ser. I ta pani, która waży, bierze ten sam nóż, tę samą rękę, bierze ser i bierze wędlinę. Ale to leży obok, w tych sklepach tu wędliniarskich, ja nie mogę patrzeć. W socjalizmie jednak tego nie było. Był sanepid i pilnował. A teraz sanepid w ogóle nie pilnuje. Psy wchodzą do Biedronki codziennie, codziennie wiązane. Za wiązanie psów w Niemczech płaci się 100 euro, w Szwecji 50 euro, w Belgii 50 euro. A w Szwajcarii pięciokrotną pensję. Ale tu nie chodzi o znęcanie się nad zwierzętami, tylko o bakterie, jakie psy... Tak, tak. Jeżeli pies jest uwiązany, znęcają się nad zwierzętami też, bo przecież psa jest zimno, mróz, pies się trzęsie, stoi 2 godziny u mnie pod domem, płacze, krzyczy, a pani sobie robi zakupy w Biedronce. Ale jak ja zwracam uwagę, to ja nienawidzę psów. Ja właśnie uwielbiam psy i dlatego zwracam uwagę, i dlatego jestem po prostu wariatka na temat psów. Ale teraz sobie wyobraźcie, w tym samym punkcie jest uwiązanych 400 psów, przeciętnie tutaj. I te psy, niech tylko 5 ma Helicobacter pylori, wszystkie się zarażą, bo tam jest i sikanie, i oddychanie, i brud stąd, i oddychanie. A jeszcze jeden przychodzi i drugiego wącha, co w Szwajcarii jest niedopuszczalne. Noszą psy specjalne, takie delikatne, prawda, ochrony na jak w Wietnamie, żeby nie dotykał drugiego psa. Dlatego, żeby jemu nie przekazywał. A u nas idzie małe dziecko i sobie głaszcze, a piesek go liże. No chwileczkę. Dobrze, pani doktor, i to są największe przenoszenie tego Helicobacter, zakażenia w Polsce. I chciałabym, żeby były umywalnie, przy wejściu do szkoły, a nie w ubikacjach. Nie w ubikacjach, bo wiadomo, że dotyka. Pani doktor, a propos dzieci. Z przedszkola idziemy do szkoły podstawowej, do szkoły powszechnej. Jakie tu wskazówki? Bo tak wiadomo, samo, jak powiedziałam, młody człowiek je śniadanie w domu i ma mieć porządne śniadanie. Nie, gdzie dziecko? A moje dziecko je śniadanie w szkole. Jak to? Tam dostajesz? Nie, bierze kanapki, bo nie zdąży. Dziecko ma zdążyć usiąść powoli, zjeść śniadanie, ma być gotowane, ma być ta porcja gotowana. Więc na przykład garść płatków owsianych, szanowni państwo,
takie się utarło coś w Polsce, że płatki owsiane pokują wapnem, wręcz przeciwnie. Płatki owsiane mają krzem, które pomagają i wzmacniają razem z wapną, tworzą budulec kości. A z czym te płatki? Płatki owsiane dajemy oczywiście dobry cukier, więc mogą być rodzynki, teraz mogą być czarne porzeczki, wszystkie inne. Zalewamy najpierw płatki owsiane górskie, one nie wymagają gotowania, gotującą wodą chwileczkę. W międzyczasie dziecko sobie je, na przykład żuje sobie te czarne porzeczki czy czerwone porzeczki, wydziela się ślinka, prawda? A potem siada do jedzenia. Malutko tych płatków owsianych, może być taka miseczka, prawda? Żeby to, nie że wielki talerz, ale do tego stoi tu zaraz jajeczko, prawda? Ugotowane oczywiście. Ugotowane na mięciuchno czy na twardo, tak. A ja jeżeli nie lubi takich jajek, to malutkie teraz jajeczka są różne, z dobrej hodowli, ze zdrowej hodowli, gdzie kurka biega i robi ko-ko-ko, prawda? I sobie zjadę jajeczko, ale może sobie też kaszkę jaglaną zjeść, prawda? Z owocami. Moja mama robiła kaszę jaglaną w takim piekarniku, w takiej duchówce, co się nazywało. I myśmy po prostu tam, ja przybiegałam ze szkoły na drugie śniadanie, czy na obiadek, wracałam, jak mama była zapracowana. Brałam tą kaszę, wyjmowałam z duchówki, a teraz tak, w lecie to było tak. W tej kaszy jaglanej była duża śliwka fioletowa, żółta, czerwona, pełno śliwki. A pachniało niemożliwe. Już chce mi się to jeść. Wyjmowałam, zalewałam kwaśnym mlekiem albo popijałam kwaśnym mlekiem. To było tak nieprzeciętnie dobre, że smaki dzieciństwa. Smaki dzieciństwa. Ale te smaki dzieciństwa mogą być w tych malinach, w tym wszystkim. Dodawajcie w tej chwili do kaszy jaglanej. Róbcie im to piękne. To ma być też piękne. I zróbcie to, połóżcie na talerz, zalejcie tym jogurtem, czy tym kefirem, jak starsze dziecko, i niech to je, a każde chętnie Pani zje. Doktor, zapewne będą nas oglądać również, będzie nas oglądać młodzież ze szkół podstawowych, ze szkół średnich. Być może mamy, ojcowie przyprowadzą tu przed ekran to swoje dziecko, żeby posłuchało to, co Pani mówi. Co Pani powie teraz jeszcze o fast foodach, Pani doktor, bo to jest bardzo ważne. Ale jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć. Uświadomić chcę jedną rzecz powiedzieć, że wcale dzieci nie pragną tak słodyczy. To my w nie wmuszamy słodycze. To my je uczymy. Ja nie byłam uczona jedzenia słodkich rzeczy, słodkości. Po prostu była okupacja, było mało cukru, a potem cukier był na kartki w socjalizmie. Bieda czasami była dobra. Tak. A o fast foodach. No niestety, szanowni państwo, musimy sobie to uświadomić, że jest straszliwa chemia, straszliwe przetwory i bardzo niszczymy przez to wątrobę. Niszczymy apetyt dziecka, niszczymy, no niestety wątroba czyli wykonuje... Czyli mówimy o hamburgerach, mówimy tak, o hamburgerach, o pizzy, tak, mówimy tak. O tych więc muszę państwu zapiekankach. Tak, proszę muszę powiedzieć państwu powiedzieć, że przede wszystkim nawet zapiekanki, już wiadomo, że są tłuszcze trans. Są najtańsze oleje, jakie są. Jest to na tym wyliczone, ale sery, wszystkie sery w Polsce, mówię to świadomie, żółte, które nie przekroczyły ceny 40 zł, to są margaryny, to są tłuszcze trans. One są dodawane, tam jest odciągany tłuszcz, masło z mleka, a na to miejsce jest olej rzepakowy. I to są margaryny. Także jeżeli kupujemy żółte sery, to powyżej 40 zł. Musimy wiedzieć, jakie sery kupujemy. Jeżeli pytasz się, co jeszcze można na śniadanie dziecku zrobić, z tego jogurtu można zrobić ser. I ma zjogurtowany serek, ale jeżeli ktoś, mama się śpieszy, więc kupiła ten serek w sklepie, prawda, tylko nie twardy, tylko ten taki, jak tam piszą, no kwaśny taki serek, to bierze miseczkę, bierze ten jogurt, rozciapuje z tym jogurtem, przykrywa ściereczko, zostawia na stole na 4 godziny, co się zjogurtuje. Czy to jest napisane w Pani książce? Tak. Super, także jeszcze raz zapraszamy do książki Pani doktor. Ja bym jeszcze, o serach coś powiem. Ja bym jeszcze wrócił do tych fast foodów, ponieważ fast no wiemy, foody że... teraz jeszcze Państwu powiem. Moi młodzi ludzie, w fast foodach nie macie energii. Nie macie energii też w tych energetyzujących płynach. Płyny energetyzujące są wręcz rakotwórcze. Zabierają Wam energię. Dają tylko chwilowe uczucie energii, chwilowe. Nie dają jej całkowicie. Energię da Wam kefir, a to nie da energii. Nie da radości, nie da piękna. Będziecie brzydcy. Te fast foody to wszystko, jeżeli byśmy to obliczyli, olbrzymia ilość kalorii,
ale energii prawie żadnej, a wartości odżywczych prawie wcale. Gorzej, olbrzymia ilość konserwantów, a wątroba wykonuje ponad 40 funkcji organicznych. Jeżeli będzie nieprawidłowa, będziecie mieli wypryski. Wypryski po każdym fast foodzie, ropień. Tak, niestety jest. Więc nie szukajcie tego, że jesteście uczuleni, tylko że zjedliście fast fooda. Bo każdy z nas jest, może być uczulony, ale nie musi, bo jak się uszczelni tkankę łączną, będzie miał prawidłową florę i prawidłowo pokryte. Zapotrzebowanie nie będzie alergii. Ono będzie, jak zjecie fast food, jak zjecie niedojrzałe owoce, tak jak powiedziałam, banany czy coś, a szczególnie fast foody. I potem są wysypki. Spróbujcie jeść prawidłowo i zobaczycie, że nie będziecie mieć trądzika. Trądzik to jest właśnie między innymi chemia niepotrzebna. Gorzej, szanowni państwo, woda mineralna. To musimy podkreślić. Woda mineralna, ja byłam przerażona, nie chcę tu państwu pokazywać firmy, bo nie chcę być w sądzie, bo już byłam. Okay. Wystarczy. Więc nie jeden raz. Mm-hmm. Więc teraz bardzo uważam. Więc woda mineralna pewnej znanej firmy, zresztą, którą szanowałam do pewnego stopnia. Ja patrzę, bo naprzeciwko Biedronki mieszkam, mama kupuje wodę cytrynową, smaku cytrynowym, daje małemu dziecku w wózeczku, bo widocznie zapomniała wziąć ze sobą picia z domku i daje to. A potem po prostu kupuje mi wodę pani, którą proszę i przynosi. Przynosi tą wodę żywiec. Ona nie wiedziała, że nie chce smakową. Ja czytam, bo ja zawsze wszystko czytam. A tam są najgorsze konserwanty. Tak, czyli ona jest biała, wydaje nam się, że to jest czysta są woda. Są konserwanty, ale to była ta cytrynowa. Natomiast są, jeżeli już kupujecie wodę mineralną, patrzcie, żeby była zasadowa. Tam, gdzie jest dużo NA i pisze sodowana, to jej nie kupujcie, bo oni z was robią balona. Jeżeli w jogurcie pisze, że jest laktoza, to nie kupujcie, tylko że ludzie nie wiedzą, co to jest. Dlatego świadomość jest bardzo ważna. Bo często producenci piszą, że jest laktoza i oni są w prawie, tylko że ona jest nieprzyswajalna. To samo woda mineralna. Jeżeli jest sodowana albo pH jest kwaśne, to nie kupujcie. Kupujcie wody zasadowe, takie są na rynku. To nie jest miejsce reklamy, ale są. Szukajcie, żeby nie była sodowana. Bo co chodzi o sód? Siła skurczu mięśnia sercowego to jest uzależniona między innymi od potasu. Prawda? I jeżeli gotujemy i podczas gotowania solimy, to uwalniamy NA z soli. NA zabiera dwie cząsteczki potasu, ucieka z moczu naszego potasu potrzebnego do siły skurczu mięśnia sercowego. Ale nie tylko, bo to jest mięsień poprzecznie proszkowany, to też mięsień poprzecznie proszkowany i to, a potem mówimy, bo skurcz złapał, bo mało magnezu, ale i mało potasu. Także pamiętajmy o tym, nie solimy podczas gotowania. Nie bierzemy wody mineralnej, która jest sodowana, bo to łaski nam nikt nie zrobił. I smakowa. I nie bierzemy mineralizowanej, bierzemy wodę naturalną, głębinową. Pani doktor, i na tej wodzie chciałbym skończyć trzecią część naszego spotkania. Bardzo dziękuję. Państwa zapraszam do czwartej części. Dziękujemy bardzo.